siedzibie Filharmonii Sudeckiej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na projekt koncepcyjny budynku dawnego GDK, przyszłe Centrum Kultury imienia Wobrzyckich Górników. Sąd konkursowy ocenił 21 prac, które wpłynęły na konkurs i nie było to łatwe zadanie. Ostatecznie spośród 21 prac wytypowane zostały 3, a ich twórcom zostały przyznane nagrody finansowe. 3 sierpnia ogłosiliśmy konkurs. Na nasze ogłoszenie odpowiedziało 61 zespołów, z których dopuszczono do konkursu 58. Zespoły te miały czas do 31 grudnia na przedłożenie nam swoich prac konkursowych. Wpłynęło 21 prac. W dniach 11-13 stycznia sąd konkursowy wykonywał ocenę tych prac. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej stwierdził, że jego marzeniem jest, aby za 3-4 lata został zrealizowany projekt, który wygrał w konkursie. Pewnie marzeniem nas wszystkich jest, aby za 3-4 lata koncerty odbywały się właśnie przy Alei Wyzwolenia w siedzibie Centrum Muzyczne imienia Wałbrzyskich Górników. Ta idea właściwie skonsumowana jest w tej nazwie. Państwo Wałbrzyszanie, większość z tych, którzy jakoś kojarzą tą nazwę, wiedzą doskonale, jak bardzo sentymentalny i jak bardzo emocjonalny Wałbrzyszanie mają do tego miejsca stosunek. To ktoś mnie dzisiaj zapytał, byłem we Wrocławiu, a co to był Giedek kiedyś? Widać wyraźnie, że nie jest z Wałbrzycha i nie jest z naszego regionu, z aglomeracji. GDK kiedyś to było serce kulturalnego życia Wałbrzycha przez kilkadziesiąt powojennych lat. Chcemy do tych jak najlepszych emocji pozytywnych wrócić. Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku Centrum Kultury imienia Wałbrzyskich Górników wraz z zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem charakteru i rangi miejsca. Wybrana koncepcja architektoniczna ma stworzyć współczesne ramy dla działalności Filharmonii Sudeckiej zlokalizowanej obecnie w siedzibie niespełniającej w pełni warunków dla funkcji koncertowej. Pierwszą nagrodę przyznano za bardzo dobre wpisanie całego kompleksu w otaczającą zabudowę, wytworzenie w oficynie intrygującej i reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, jednak zachowującej charakter i skalę miejsca. Oszczędna architektura, wykorzystująca zdecydowane relacje pomiędzy pełnymi i przezroczystymi płaszczyznami, nie epatuje formą, a raczej służy podkreśleniu przyjętej koncepcji urbanistycznej. Sąd konkursowy bardzo wysoko ocenił wykorzystanie ukształtowania terenu dla stworzenia walorów architektonicznych, ale jednocześnie powiązania w miejsce nowego obiektu dwóch obszarów Alei Wyzwolenia i historycznego, ścisłego centrum miasta. Przyznano również nagrodę za umiejętne wykorzystanie walorów GDK przez zdecydowaną interwencję, ale nie przekraczającą granic ochrony obiektu oraz wprowadzenie programu funkcjonalnego dostępnego publicznie, uzupełniającego podstawowy program filharmonii i nie wymagającego zbyt dużych przekształceń struktury budynku. Przyjęty układ funkcjonalny oraz relacje pomiędzy garażem wielopoziomowym i kompleksem filharmonii w ocenie sądu dodatkowo dają możliwość etapowania inwestycji i chociaż nie było to wymogiem regulaminowym, to stanowi bardzo istotny walor projektu. Pierwsza nagroda przypada pracy oznaczonej numerem 02-12-12. Nagroda główna, praca oznaczona kodem 02-12-12, to praca biura HS99 spółka ZO z Koszalina. Projekt to zaledwie pierwszy etap inwestycji, a sama realizacja nie będzie zapewne łatwa. Jednak jeśli wszystko dojdzie do skutku, budynek po dawnym GDK nie będzie już straszył w samym centrum miasta, a przy tym będzie spełniał pożyteczne funkcje w kulturze.